Cześć, kochani. Słuchajcie, na razie nie podejmuję decyzji, że wrzucę to, ale w ogóle zapominam, jak się stawia kamerkę, jak się nagrywa. Już tyle czasu nie nagrywałam, ale to będzie filmik. Muszę być konkretna, bo nie wiem, ile mam minut. Słuchajcie, to będzie film, druga część Guz przysadki mózgowej. Bo to będzie też i taki jeden podtemat, dlaczego długo mnie nie było. Słuchajcie, nie będę opowiadała całej choroby, bo jak chcecie się dowiedzieć o całej chorobie, to po prostu wejdźcie w ten filmik Guz przysadki mózgowej. Słuchajcie, odkąd przestałam nagrywać i dlaczego przestałam nagrywać, to ja tam w tamtym filmiku wam podałam, że przyjmowałam takie tabletki hydrokortyzonu, czyli to jest steryt, który lekarz mi przepisał około ponad 2 lata temu, jak tylko wyszłam ze szpitala. Słuchajcie, najpierw przypisał mi jedną tabletkę, bo nie dałam rady chodzić do pracy, po prostu nie miałam siły. Później, po kilku miesiącach, ja nie wiem, może około pół roku, jedna tabletka już w ogóle nie działała i po prostu poszłam z płaczem, że nie mam siły iść do pracy i dali mi na drugą tabletkę. Ta druga tabletka podziałała może następne pół roku i już trzeba by było nie na dwóch tabletkach dziennie, tylko trzeba byłoby na więcej. I teraz tak, jak ktoś z was miał guza przysadki mózgowej i jakiekolwiek problemy z osią przysadka nadnercza, to bardzo proszę, skontaktujcie się ze mną, bo jeżeli ktoś was zbierze i miał takie skutki uboczne jak ja, to słuchajcie, podzielcie się. Słuchajcie, zaczęłam brać te tabletki i w ciągu 2 lat od brania tych tabletek nie wiedziałam, słuchajcie, co się dzieje, ale przytyłam 26 kilo, wypadło mi 3/4 włosów, zaczęłam w nocy mieć palpitację serca, po prostu nie mogłam spać, budziłam się jeszcze bardziej zdenerwowana, niż jakbym nie brała tych tabletek i musiałam się zdecydować, albo sama przestać brać te tabletki, albo iść na psychotropy, dlatego że te tabletki po prostu rozwalały mi całe zdrowie i słuchajcie, i to jest powód, dla którego ja nie nakręcałam filmików. Słuchajcie, słuchajcie, jeżeli któryś z was, ktokolwiek z was, przepraszam, nie mógłbym się już wysławiać, słuchajcie, tyle czasu mi tutaj nie było. Słuchajcie, jeżeli rozumiecie po angielsku, wejdźcie sobie na takie filmiki o sterydzie prednizonie, prednizon, jeżeli dobrze się wysławiam. I czy wiecie, czy ten steryt, zaraz zobaczymy, czy to będzie w ogóle widać, o ten steryt, to jest to samo co prednizon, czy to jest to samo? Dlatego, że uważam, że ja miałam najprawdopodobniej podobne skutki uboczne, tak jak ludzie, którzy brali prednizon. Słuchajcie, miałam tutaj wokół brzucha tyle wody i tyle tłuszczu, ja byłam tak gruba i tak napęczniała, tutaj mi się zrobiła, słuchajcie, taka gula, no się czułam, słuchajcie, strasznie. I teraz, no niestety teraz nie pracuję, dlatego że nie mam zamiaru brać sterydów jednego, drugiego i trzeciego, tylko i wyłącznie po to, żeby pójść na pół etatu do pracy. Słuchajcie, jeżeli ktoś z was bierze te tabletki i jest to niebezpieczne dla waszego życia, żeby przerwać, absolutnie nie sugeruję, żeby bez zgody lekarza to przerywać. Aczkolwiek ja przerwałam, dlatego że nie mam pieniędzy, żeby iść i płacić 300 zł za wizytę u endokrynologa, a się czeka 7-8 miesięcy, a ja nie miałam ochoty zwariować, czy przytyć jeszcze 40 kilo. Przez te tableteczki. Słuchajcie, nie biorę tych tabletek około 4 miesięcy. Pomału dochodzę do siebie. Jak schodziłam z tych tabletek, naprawdę nie radzę nikomu przerywać samemu bez lekarza takiego czegoś. To po pierwsze, przez kilka miesięcy schodziłam. Najpierw 2
potem 2¾, potem, przepraszam, 2, 1¾, 1,5, potem 1¼, potem 1, potem 3¼ tabletki, naprawdę tak pomalutku przez kilka miesięcy i w końcu jak przestałam, okazało się, że te tabletki wywaliły mi wszystkie mięśnie i stawy. Mój i tak rozwalony kręgosłup, bo mam kręgozmyk i 3 czy 4 pod rząd kręgi wywalone. Słuchajcie, zwijałam się z bólu, czułam tak, jakby ze mnie cała witalność i całe, słuchajcie, życie ze mnie wychodziło. Ja nie dałam rady wstać z łóżka, bo nie miałam się czym podeprzeć. Do tej pory mam duże problemy ze stawami, przestałam chodzić na siłownię, przestałam biegać. Najlepsze w takim wypadku jest pływanie, no i chodzenie oczywiście. Poszłam do lekarza, dali mi jakieś tam leki przeciwbólowe. I słuchajcie, do tej pory nie czuję się w 100% zregenerowana. Więc jeżeli ktokolwiek z Was bierze te tabletki i ma takie same skutki uboczne, to proszę Was, odezwijcie się, bo tam, nie wiem, chyba 2000 osób weszło w poprzednie filmiki, kilka osób się do mnie odezwało, jest mi bardzo przyjemnie. I słuchajcie, będę już lądowała, dlatego że już jest prawie 6 czy 7 minut. W każdym bądź razie, ja wiem, że to wszystko jest bez sensu. To jest pierwszy filmik po długim okresie czasu, ale musiałam zaryzykować, że niestety ten filmik nie będzie perfekt. Tylko po prostu wytłumaczę Wam, dlaczego mnie długo nie było. Ja w ogóle przestałam mówić, przestałam ćwiczyć mówienie. Jestem tak daleko, głęboko, nie powiem gdzie, w czterech literach, jeżeli chodzi o mówienie. Wracam do śpiewania, zaczynam mieć próby w ten piątek, to może troszeczkę lepiej mi pójdzie też i mówienie. Ale musiałam się przełamać, dlatego że jak się nie przełamię, to będę czekała na ten perfekt dzień, bo słuchajcie, energetycznie wciąż jest słabiutko. Jeżeli macie takie same problemy, czy guz przysadki mózgowej, czy jakiekolwiek problemy na tej osi przysadka mózgowa, a nadnercza, to proszę, odzywajcie się, bądźmy razem, wspierajmy się razem. No, słuchajcie, na razie, buziaki, cześć, będę nagrywała teraz częściej.